Backrooms to temat rzeka. Nie dość, że mamy tutaj listę samych poziomów, których jest od groma. Większość z nich jest bardzo ciekawa, część z nich nie. Mamy tutaj te poziomy główne, poziomy ujemne, poziomy enigmatyczne. Mamy też organizacje, które działają w tym miejscu, a także byty, czyli jak gdyby totalnie inny świat Backroomsów. Całą długą listę bytów, z których część nie została jeszcze napisana, w zasadzie bardzo duża część jednak w kwestii tych, które już mamy, naprawdę nie mamy na co narzekać, bo jest ich masa i większość z nich jest naprawdę bardzo interesująca, tak samo jak bohater dzisiejszego filmu, czyli byt 666, ten, o którego prosiliście mnie naprawdę mnóstwo razy, żebym nagrał film na jego temat, więc oto przed wami jest kompletne wyjaśnienie postaci bytu 666 w Backrooms, czyli tak jak gdyby Trojana z naszego świata, który tam jest 100 razy bardziej niebezpieczny. Zatem hej, hej, cześć wszystkim, jestem Mondar i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zajmiemy się bytem 666 w Backrooms, byt 666. Nim zaczniemy, koniecznie strzel kciuka w górę pod tym filmem oraz zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo chciałbym jak najszybciej dobić tych 200 tysięcy widzów i dobić także 160 tysięcy widzów do końca czerwca, czyli tego miesiąca, jakby ktoś nie wiedział. Zapraszam cię również na mojego Instagramka, gdzie niedługo będę wstawiał jakieś tam zdjęcia z tego, co tam robię w wakacje, może będzie coś fajnego, nie wiem. Wpadaj, zafollowuj, linka masz w opisie, a tymczasem moi drodzy, już nie mam zamiaru przedłużać, bardzo proszę, siądźcie się wygodnie, albowiem przed wami kompletne wyjaśnienie bytu 666 w Backrooms, niejakiego wirusa z Happy Files. Zacznijmy zatem od tego, jak właściwie byt 666 został sklasyfikowany w tym czymś, no właśnie. Jak ktokolwiek kiedykolwiek zapoznając się z Backrooms miał jakiekolwiek skojarzenia z fundacją SCP, to teraz będzie miał je coraz większe, bowiem tak. Na Wikidocie mamy totalnie jak gdyby odrębną stronę, gdzie są opisane byty. Mniej więcej w podobnej kolejności jak jest to z poziomami, tylko tutaj jest to totalnie odgrodzone od siebie i mamy tylko i wyłącznie byty w Backrooms, tak jak na przykład byt 666, więc zacznijmy w dość, no nie wiem, może znany wielu wam sposób. Identyfikator bytu 666. Siedlisko nieznane, klasa EETS 4C. Nie pytajcie, dobra? Po prostu gość jest w cholerę niebezpieczny, jak już go spotkasz, to w bardzo brutalny sposób się z tobą rozprawi. Do tego musisz też wiedzieć, że nie jest to byt zbyt rozgarnięty, nie ma zbyt wysokiej inteligencji, natomiast jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Chyba tyle wystarczy, żebyście wiedzieli mniej więcej, o co chodzi. Klasa bytu to itemic. Tak, coraz większe skojarzenia z fundacją SCP, prawda? Mógłbym to może przetłumaczyć jako przedmiot, albo... Dobra, nie słyszeliście tego. Właściwości bytu to cybernetyczny, syntetyczny i agresywny. Więc czym właściwie byt 666 jest? Jest to taki swoisty Trojan. Wyobraź sobie sytuację, kiedy chcesz zagrać w najnowszą odsłonę, nie wiem, Mass Effecta czy coś, o ile kiedykolwiek się tego doczekamy, ale patrząc na Andromedę chyba lepiej nie. I wbijasz na jakąś piracką stronkę, pobierasz grę, myślisz, że to jest właśnie ta nowa, fajna część, a po pobraniu okazuje się, że twój komputer został przejęty przez jakiegoś podejrzanego gościa, nie masz do niego dostępu, wszystko się zmienia, kradną ci wszystkie konta i tak dalej. Generalnie strasznie słaby scenariusz, a wszystko tylko i wyłącznie dlatego, że chciałeś sobie pobrać coś z nie do końca legalnego i legitnego źródła. I mniej więcej tym samym jest plik, to znaczy byt 666. Jest takim plikiem, trochę wirusem komputerowym, trochę trojanem, który, jeżeli go pobierzesz, zacznie ścigać cię po prawdziwym świecie. Tak jakby. Jednak zacznijmy od witryny Happy Files, gdzie to faktycznie możesz spotkać Entity 666. Zatem witryna Happy Files jest ciągiem kilku stron internetowych, na których znajdują się wystąpienia plików, które podszywają się pod te faktyczne produkty, które chciałbyś ściągnąć. Na przykład, nie wiem, piracka wersja Minecrafta, jakiejś innej gry, w którą chciałbyś zagrać, nie wiem, Dead by Daylight, o ile w ogóle są jakieś kraki DBD, nie wiem, ale pewnie tak. Czy na przykład pliki, które podszywają się pod inne aplikacje, za które chociażby musiałbyś normalnie zapłacić, albo i nie. Po prostu podszywają się i w rzeczywistości pod tą osłoną znajduje się byt 666. Wszystkie strony, które podchodzą pod Happy Files mają dokładnie tą samą nazwę, różniącą się jedynie zestawem losowych liczb w adresie URL. Meg wielokrotnie starało się dostać do adresu IP za pomocą swoich robotów indeksujących, jednak za każdym razem kończyło się to klęską, a wszystkie generowały adresy IPv4, cokolwiek to znaczy.
które to prowadziły do Meg właśnie. Zatem wyciągnięto z tego wniosek, iż Happy Files oraz cały łańcuch tych stron nie może zostać jakkolwiek zamknięty czy usunięty z powodu bardzo szybkiego klonowania samego siebie. Działa to mniej więcej jak walka z wiatrakami. Usuwasz jedną stronę, a to już w ułamku sekundy zdążyła się sklonować i stworzyć swoje kolejne syntetyczne kopie. Co interesujące, w dniu 21 kwietnia 2022 roku adres IPv4 został jak gdyby wylosowany z instancji witryny Happy Files. Wówczas Meg doszło do wniosku, iż witryna zawiera serię liczb o identycznym formacie używanym przez UEC. Jednakże już po 30 sekundach adres IPv4 zamienił się na typowy format używany przez Meg. W związku z tym incydentem obecnie podejrzewa się, iż UEC, czyli niezwiązana koalicja odkrywców, czyli jak gdyby główna konkurencja dla Meg w Backrooms. Są to jak gdyby ich najwięksi wrogowie. UEC jest organizacją, rzecz jasna, a oto cytat odnośnie właśnie tej organizacji, który znajdziecie na Wikidocie. UEC powstało na zasadzie stawiania bezpieczeństwa ludzi na pierwszym miejscu. Meg zawiódł naszego założyciela, Dianę Stewart, straciła całą rodzinę z powodu obłażliwych standardów bezpieczeństwa, które obowiązują do dziś. Te kiepskie standardy są ogniskiem naszej sprawy i chcemy położyć kres takiej zdradzie. Niestety Diana nie podziela już naszej wizji i od tamtego czasu podjęła decyzję o opuszczeniu UEC, ale podąża alternatywną ścieżką życia. Będzie nam jej brakować, ale część jej nadal tu pozostała. Tak jest, jeżeli ten krótki fragment was zainteresował, no to napiszcie w komentarzach oczywiście o tym i czy chcielibyście, abym nagrał jakiś film na temat wszystkich organizacji w Backrooms, albo większości czy coś. Bo naprawdę jest to bardzo ciekawy temat, na polskim YouTubie nie ma zbyt wiele informacji o nim, a myślę, że naprawdę wyszedłby z tego kawał ciekawego materiału, więc jak chcecie, to piszcie o tym w komentarzach i możliwe, że następny film albo film w kolejnym tygodniu będzie właśnie dotyczyć organizacji. A nie, lepiej żeby to był w tym tygodniu jeszcze film. Jednakże wracając do tematu bytu 666, podejrzewa się, iż UEC utworzyło byt 666 w celu dalszego postępu w kierunku realizacji ich celów. No dobrze, skoro formalności mamy za sobą, myślę, że możemy już przejść do analizy bytu 666 w ten właściwy sposób. Zatem byt 666 jest oznaczeniem nadawanym złośliwemu plikowi exe. Który może ukrywać się właśnie pod postacią różnych plików, np. gier wideo, programów użytkowych, czy również manifestować się w postaci fizycznej. Strony internetowe, gdzie możesz odnaleźć byt 666, zazwyczaj można znaleźć m.in. w fileshare.backrooms, iirc.backrooms, folders.mac i backroomsdrive.mac. Chociaż może również pojawić się na platformie do udostępniania wideo, czyli videohub.backrooms. I tak, są to tylko i wyłącznie strony internetowe, które istnieją w Backrooms, w sensie w tym uniwersum, więc wy tam nie wejdziecie. Więc spokojnie. Ale chyba nie chcieliście tam wchodzić, co nie? Mam nadzieję. Byt 666 robi to, kodując się na tych stronach internetowych i infekując pliki w losowych ilościach, za pośrednictwem poruszania się po internecie. Kiedy dana osoba pobiera zainfekowany plik z dowolnego wariantu Happy Files, zostaje on pobrany jako plik z zakończeniem .zip. Po rozpakowaniu go pojawi się folder zawierający plik TXT z dopiskiem: dziękujemy za pobranie tego programu. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Dziękuję za korzystanie z Happy Files. Pojawi się tam również plik exe tego programu, który właśnie chciałeś pobrać, tylko że różnica będzie taka, iż ikona tego pliku będzie w o wiele niższej jakości niż byłaby normalnie. Po otwarciu pliku exe zostaniesz oznaczony jako jednostka 666A. Tak jest, skojarzenia z SCP są coraz większe. Sam program w rzeczywistości będzie totalną repliką, kopią oryginalnego odpowiednika określonego programu i będzie to wersja totalnie pozbawiona jakichkolwiek zapór czy ograniczeń. Ponadto ikony niektórych programów w twoim komputerze zamienią się na twarz bytu 666, a dodatkowo ikonka Windowsa na pasku zadań także zamieni się w jego twarz i nijak nie będziesz mógł tego zmienić, czy to przez menedżer zadań, czy przez cokolwiek. W przypadku, jeżeli pobrany przez ciebie program jest w rzeczywistości grą wideo, po około kwadransie od jego uruchomienia, zaczniesz pomalutku dostrzegać byt 666 w samej grze, który powoli będzie podążać za tobą przez całą rozgrywkę. Początkowo będzie podążać za tobą powoli i obserwować cię, jednak z czasem jego prędkość będzie zwiększać się, i to znacznie. Powoli byt będzie stawał się coraz szybszy, aż w końcu, kiedy dogoni cię, na twoim ekranie wyświetli się animacja jumpscare'a bytu 666, który spowoduje awarię komputera. Także kompletny brak zasilania w pokoju, w którym się znajdujesz. Wiesz, nie będzie prądu. Istnieje także zapis, iż jeżeli jednostka 666A wielokrotnie spróbuje zamknąć program lub pozostawi go uruchomionego na 10 minut,
Byt666 ponownie zrobi ci jumpscare'a przez komputer i ponownie awaria komputera i awaria prądu w pokoju. Wówczas Byt666 pojawi się w twoim pokoju i w powolnym tempie będzie zbliżać się do ciebie. Z każdą chwilą stopniowo będzie nabierać prędkości. Jeżeli jakkolwiek spróbujesz zapalić światło, Byt666 zniknie i będzie w niewidzialności się do ciebie zbliżać. Kiedy już cię to goni, jumpscare'uje cię w prawdziwym życiu, w nadziei, że spowoduje tym zawał serca. Natomiast jeżeli jednostka 666A nie dozna ataku serca, Byt666 zwyczajnie poćwiartuje ją, zamorduje w niezwykle brutalny sposób, a następnie zniknie. A plik zawierający Byt666 zostanie następnie usunięty z komputera. Byt zaatakuje tylko tą osobę, która naprawdę zainstalowała plik i zignoruje wszystkie pozostałe osoby, chyba że owe osoby udostępniały ten plik między sobą. Sam byt 666 został opisany jako całkowicie czarny humanoidalny byt. Mierzy 2,1 metra wysokości, nosi białą maskę i tak to będzie taka klisza, że szkoda gadać. Białą maskę, na której znajdują się, uwaga, uwaga, otwarte, szeroko oczy i nienaturalnie duży i szeroki uśmiech. No kurna... Czemu aż tak musimy się powtarzać? Czemu każda straszna postać musi nosić białą maskę z szerokimi oczyma, z szerokim uśmiechem, nienaturalnie szerokim? Czemu większość tych naprawdę strasznych i niepokojących, ekstremalnie niebezpiecznych postaci musi być podobna do Laughing Jacka, czy do Smiling Mana, czy coś? Może to brzmieć dziwnie, ale no przydałoby się tu trochę oryginalności, bo powoli robi się nudno, kiedy od 10 lat dostajemy cały czas dokładnie to samo w kwestii strasznych postaci w internecie. Warto jeszcze dodać, że oby wyraz twarzy nie zmienia się w trakcie manifestacji bytu 666 w prawdziwym życiu i to w sumie tyle. Tak jest, to właśnie był cały byt 666 w Backrooms, czyli jeden z tych najciekawszych, jakie w ogóle znajdują się w tym świecie, mimo faktu, że jego wygląd jest totalnie nieoryginalny i naprawdę, gdyby chociaż, nie wiem, był jakimś klaunem czy coś, to by było fajniej. Czekam, naprawdę od długiego czasu czekam, mimo faktu, że bardzo dawno nie czytałem jakichś creepypast czy czegoś takiego, aż w końcu ktoś wykmini jakąś straszną postać, która nie będzie wyglądać tak samo. I nie chodzi mi tutaj o postać z gry, chociaż no tutaj też można by się postarać. Jest taka jedna gra, która jest naprawdę oryginalna i chciałem zrobić na jej temat film już jakieś pół roku temu. Pomalutku już zacząłem się za to zabierać, więc być może już w połowie lipca dostaniecie właśnie film na temat tej gry właśnie. Tymczasem cóż, ja już będę się pomalutku żegnać, mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Jak tak, to strzel pod nim koniecznie kciuka w górę, zostaw suba na kanale, jak jesteś tutaj nowy, bo dobijemy tych 200 tysięcy widzów jak najszybciej i 160 tysięcy widzów do końca tego miesiąca, czerwca. Zapoznaj się z moimi poprzednimi filmami, wyczekuj też tych następnych i wpadaj na mojego Instagramka, drugi kanał TikToka, z którego za bardzo nie korzystam jeszcze. Wszystkie linki macie w opisie tego filmu. My tymczasem słyszymy się w kolejnych odcinkach, mówi do was Mondar, trzymajcie się cieplutko, miłego dzionka wam wszystkim. Cześć!